Sobie oczy, teraz zamknij, teraz otwórz, teraz zamknij, teraz otwórz, teraz zamknij. A teraz przenoszę całą Twoją świadomość na pięty i bardzo delikatnie nimi poruszaj, powiedz mi, czy one tam są. Dobrze, teraz z powrotem przenoszę całą świadomość na czoło, sam środek czoła, tam jest pierwsze oko. Moim palcem energetycznym naciskam Ci na czoło. Powiedz mi, co tam poczułaś? No, czuję. Dobrze. Skup tam całą swoją uwagę. Ja wzmacniam to miejsce jeszcze bardziej, jeszcze lepiej to czujesz, jeszcze lepiej i jeszcze. Ja teraz policzę do 10, ale jak policzę do 6, twoje pierwsze oko się całkowicie otworzy i się aktywuje. A jak policzę 7, 8, 9, 10, zaśniesz, opuścisz ciało i staniesz się czystą świadomością. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i śpisz. Wchodzisz jeszcze głębiej, jeszcze głębiej, jeszcze głębiej. Marto, ponieważ śpisz, będziesz miała oczy zamknięte, więc przez oczy już nic nie będziesz widziała, więc nawet nie próbuj przez nie nic zobaczyć. Ale będziesz widziała za to wyobraźni. I to jest cała zabawa, cała istota. Nie spodziewaj się tu niczego wyjątkowego, bo nie ma tu niczego wyjątkowego, jest tylko wszystko normalne. Więc teraz, skoro leżysz sobie tak, masz oczy zamknięte i śpisz, zaczynamy się bawić wyobraźnie, to wyobraź sobie, tak sobie po prostu wyobraź, że ty leżysz na brzuchu i buzię i nos masz wciśniętą w poduszkę. Tak sobie po prostu wyobraź. Teraz wyobraź sobie, że chcesz wstać, podnosisz tyłek do góry wysoko, rękoma się odpychasz, podnosisz głowę, tułów i klęczysz. Teraz jedną nogą stajesz z łóżka, drugą podchodzisz do drzwi od tego pokoju, w którym leżysz, stoisz przed drzwiami, ale nie otwierasz tych drzwi. Teraz przechodzisz przez drzwi, jesteś z drugiej strony. I teraz bardzo szybko wyjdź z tego domu, tak jak normalnie wychodzisz na dwór. Jak wyjdziesz na dwór i staniesz plecami do głównych drzwi, a twarzą do dworu, to mi powiedz. Ruszaj. Dobrze, powiedz mi wszystko, co jest od prawej strony do lewej, jak tak stoisz. Takie drzewa, poręcz, schody, budka jakaś i auta. Dobrze, w porządku. W takim razie teraz unoszę cię do góry, coraz wyżej, teraz jesteś dokładnie 5 metrów nad dachem tego domu, w którym mieszkasz. Powiedz mi, czy ten dach jest szczelisty, czy on jest płaski, jaki ten dach jest? Płaski. Dobrze, słuchaj, teraz oddalam cię coraz wyżej, podnoszę cię do góry i teraz taka ogromna siła bardzo cię ciągnie w stronę chmur. Z ogromną prędkością i jesteś pod chmurami. Dotykasz czubkiem głowy chmur. Chmury są mięciutkie, delikatne, przyjemne, ale nie chcą cię przepuścić. I ty sobie tak wisisz, jak sopelek. I patrzysz na ten dom, z którego przed chwilą wyruszyłaś. Patrzysz na całą Polskę. Ale widzisz też wieżę Eiffla w Paryżu, widzisz Statuę Wolności w Stanach i widzisz też Chiński Mur i Operę w Sydney w Australii. Widzisz też Pas Kultury w Warszawie. Powiedz mi, jak sobie tak patrzysz na to wszystko, to jest takie normalne, czy jakieś dziwne i nienormalne? Bardzo mi dobrze w tych chmurkach. Powiedz mi, widziałaś wieżę Eiffla już, czy jeszcze nie? No, widzę. Ale widziałaś ją normalnie? Byłaś w Paryżu, czy nie? Byłam. Byłaś. I zobacz teraz, porównaj, czy ona jest taka sama, jak wtedy, gdy byłaś, czy jakaś inna? Teraz przybliżam cię, jesteś przy wieży Eiffla.
Jesteś w takiej wysokości, jaki chcesz. Możesz być na dole, możesz być w połowie, możesz być na górze. Możesz oglądać z zewnątrz, z wewnątrz, jak chcesz. Tylko powiedz mi, czy ona jest taka, jak ty ją widziałeś, czy jakaś inna? Taka, jak ją widziałam, bo mi się przypomina, kiedy ja tam byłam. Dobrze. Dalej stoi, wszystko jest w porządku, tak? Dobrze. Z powrotem wracasz pod te chmury. Teraz przenoszę cię na chiński mur. Idziesz środkiem chińskiego muru. Powiedz mi, byłaś w Chinach? Byłaś, chodziłaś po murze, czy nie? Nie. No dobrze, to powiedz mi, z czego ten mur jest zbudowany? Z kamieni, cegieł, czy może z drewna? Z czego jest? Dużo jest kamieni wszędzie, tak kamień na kamieniach. Dobrze, dotknij te kamienie. One są twarde czy miękkie? Twarde. Twarde. Oglądałeś może kiedyś taki film Copperfielda, jak on przechodził przez ścianę, przez chiński mur, czy nie? Nie. Nie oglądałaś. To ci powiem, że kiedyś w polskiej telewizji pokazał się taki film, jak to Copperfield czaruje, on tam z Niagara skakał, różne cuda pokazywał, jak czołg znika, ale też pokazywał, jak przechodził przez chiński mur. Teraz ja przenoszę cię z boku, stoisz chińskiego muru w powietrzu i teraz wchodzisz w chiński mur, przechodzisz na drugą stronę, jesteś po drugiej stronie, a teraz znowu wchodzisz w chiński mur i znowu wychodzisz z tej strony. Teraz wchodzisz do środka, a teraz do góry wychodzisz i znowu jesteś na tym chodniku, którym szłaś. Powiedz mi, co ty myślisz? Tak fruwam sobie. Czyli możliwe jest przechodzenie przez mur chiński, czy nie? Ty przeszłaś przez niego, czy to mi się tylko wydaje, że przeszłaś? No, chyba mi się wydaje. Chyba ci się wydaje, dobrze. A weź teraz podejść do tego muru i tak głową stuknij mocno w ten kamień i powiedz, czy czujesz, że uderzyłaś, czy to mi się wydaje, że uderzyłaś? Moja głowa tak przechodzi przez niego. Przechodzi, dobrze, w porządku. W takim razie, słuchaj, teraz znowu wracasz pod chmury, a teraz przenoszę ciebie do Stanów Zjednoczonych i stoisz na ręce Statuły Wolności. Na której stoisz? No jak to, na której? No właśnie, na której ręce stoisz? Bo stoisz na ręce Statuły Wolności. Nie wiem, na której to jest. Którą ona ma wyprostowaną, a którą poniesioną? Lewą może? Ja w ogóle nie znam lewo i prawo po polsku. Right, right. Left to chyba lewa, a... Aha, a prawa, to prawa chyba. To prawa jest wyprostowana, tak? No tak z intuicji myślę, że prawą się raczej trzyma to, ten ogień. I ty stoisz na tej prawej dłoni, patrzysz się na tą głowę, patrzysz na tą lewą rękę, która jest w górę wyciągnięta i patrzysz na morze, na miasto. Jak to wszystko wygląda? Normalnie czy jakoś inaczej? Fajnie mi tam, jakbym takim ptakiem była i... Dobrze, teraz unosisz się do góry, tak jak ptaszek i lecisz i bardzo szybko przelatujesz z powrotem pod chmury i znowu wisisz pod tymi chmurami. Teraz chmury się otwierają, ty wchodzisz do środka chmur, chmury się zamykają i ty nic nie widzisz, tylko chmurę od środka. Powiedz mi, jaka chmura jest od środka? Biała, szara czy jakaś inna? Letka. Widziałaś już kiedyś taką chmurę, czy nie? Nie widzę za bardzo, tylko czuję się taka letka, tak? Dobrze. Chmurze za bardzo nie masz co widzieć. Dobrze. Chmura się otwiera, ty wychodzisz teraz z tej chmury, pod nogami się zamyka i stoisz bosymi stopami na chmurach. Jak okiem sięgnąć, wszędzie są chmury. Tak jak normalnie widzisz ziemię, gdy się na niej stoi, to tutaj widzisz chmury, bo stoisz na chmurach. Nad tobą jest niebo i słoneczko. Powiedz mi, po której stronie ciebie jest słoneczko? Right. Prawa. Prawa strona. Okej, okay, dobrze. W takim razie powiedz mi, czy na tej wysokości niebo jest bardziej niebiesiutkie, czyściejsze, ładniejsze? Tak. Kiedy ostatnio widziałaś tak czyste, piękne niebo? No tak się uśmiecha dla mnie. Takie jest niebieskie, troszkę nawet różowego tam jest i to słoneczko i te białe chmurki. Tak bardzo ładnie. Słuchaj, pobiegaj sobie po tych chmurkach tak jak małe dziecko. Pobiegaj, pokaturlaj się, poskakaj sobie. Tak baw się na full, tak jak małe dzieci się bawią beztrosko. Fajna zabawa? Oj, fajnie. Dobrze. Teraz unosisz się do góry i latasz jak ptaszek. Lecisz w lewo, w prawo, wyżej, niżej, robisz kikołki, piruety. Fajne latanie jest? A tak, bardzo, bardzo.
Dobrze, tak sobie latasz i tam widzisz w oddali najwyższą górę świata. To jest taka specjalna góra świata, która sam czubek tylko wystaje. Ona jest najwyższa, więc jest wiecznie ośnieżona. Sam czubek równiutko jest ścięty jak stół i wielkości stołu jest ten plac. I teraz jak ten ptaszek lecisz i lądujesz na środku tej góry, na szczycie tej góry, na tym placyku stoisz, tak jak powiedziałem, stopami stoisz na tej górze, widzisz te zbocza ośnieżone, tam w dole bardzo, bardzo nisko są chmury, na których byłaś przed chwilą, nad tobą jest niebo i słoneczko. Powiedz mi, czy ten śnieg, tu jest taki biały, bieluteńki, lśniący, czy on jest jakiś brudny, czarny, albo jakiś inny? Jak to jest? Biały, biały. Ale za bardzo mi się nie chce wracać do tej ziemi, tak mi dobrze w tych chmurach. Słuchaj. To wiadomo, o co chodzi, no ale nie przejmuj się. Najważniejsze, żebyś się teraz skupiła na zabawie, na tym, gdzie jesteś, jak najwięcej doświadczyła, bo to, czego ty chcesz albo nie chcesz, nie ma tu żadnego znaczenia. Żadnego. Dobrze. Rozumiesz? Chodzi o to, żebyś wykorzystała ten czas, w którym bierzesz udział w tym doświadczeniu i jak najwięcej z tego informacji wzięła, jak najwięcej doświadczeń, jak najwięcej wniosków, żebyś wyciągnęła, bo tu chodzi o ciebie, o twoją historię. Dobrze. I teraz słuchaj, tutaj Marto są bardzo silne wiatry. Tu są tak silne wiatry, że wszystko co napotykają, porywają, zamieniają w pył. Ja jeszcze zwiększam ich prędkość do 100 tysięcy biliardów kilometrów na ułamek sekundy. I one teraz zrywają z ciebie ubranie, a ty tu stoisz nagle. One to ubranie zamieniają w pył i za tobą jest taka chmurka pyłu po ubraniu. Powiedz mi, jak się czujesz nagle? Więcej letku, tak. Dobrze. A powiedz mi, jak myślisz, można cię bardziej rozebrać, czy nie? No. Jak myślisz, jak można cię bardziej rozebrać? Bo jesteś nago, to więc jak można cię bardziej rozebrać? Tak te troszkę ciężary ze mnie zdjąć. Aha, czujesz to, widzisz? Dobrze. Słuchaj, więc te wiatry teraz zrywają z ciebie całą skórę, mięśnie, wnętrzności, ciała, zmysły, umysły, klątwy, byty, karmy, kary, winy, niepowodzenia, emocje, zdarzenia, klątwy. Chcesz się pozbyć wszystkich sakramentów kościelnych, religijnych? Tak, i jakieś tam takie obiecanie do jakichś... Obietnice, dobrze, śluby, obietnice. Tak. I teraz widzisz, jak to wszystko te wiatry zrywają z całej twojej przestrzeni. Widzisz, jakie śluby, pieczęcie, umowy, sakramenty, wszystko teraz z ciebie zrywa, absolutnie wszystko do zera, z całego twojego istnienia, w tą chmurę. I teraz to wszystko się tam kotłuje, zamienia się w pył. I już nic, a nic się z tego nie może odbudować. A ty tu na tej górze stoisz jako czysty szkielet. Powiedz mi, jak wyglądasz jako szkielet? Śmiesznie, zabawnie, czy jakoś inaczej? Więcej tak, jakbym była takim świecącą istotką, taką troszkę ala niebieski, takie białe, niebieskie, świecące. Dobrze, chcesz się pozbyć tego szkieletorka też? Tak. Dobrze, teraz wiatry porywają. Tego szkieletorka zamieniają go w pył, dołączają do chmurki. Wszystko, co ciebie stanowiło i stanowi na jakichkolwiek poziomach, wszystko jest w tej chmurze, absolutnie wszystko. Teraz wiatry to mieszają, zamieniają w absolutny pył, że nikt ani nic się nie może odbudować. Ja połączam tą chmurę z chmurą po ubraniu i wszystko jest teraz jedną wielką chmurą. W tą chmurę uderza potężny piorun i żywym ogniem wszystko spala i to znika. Nie ma, nie było i nie będzie. A ty jesteś od tego absolutnie wolna. Powiedz, jak się czujesz w związku z tym. Super. A jak wyglądasz na tej górze? Fajnie, tak inaczej, tak jakbym mogła pływać, tak letko, tak. Taka przezroczysta istota. Tak. A widzisz taką przezroczystą istotę, tak? Dobrze, teraz jeszcze większy piorun uderza w tą przeźroczystą istotę, spala ją i to wszystko znika całkowicie. A jak teraz? Ale wtedy ja znikam, to co wtedy? Jak znikasz? Nie macie tam w ogóle? Kurczę, nie wiem. Widzisz siebie czy nie? No nie wiem, nie wiem. Ale jak nie wiesz? Nie wiesz, czy siebie widzisz, czy ty w ogóle coś widzisz, czy nic? No ale... Chmury, górę, widzisz śnieg, tam wszystko to, co było, to widzisz, czy nie? No jeszcze jestem. A jak siebie widzisz? Jak postrzegasz siebie, że kim, czym jesteś? No nie wiem, tak troszkę tracę formę i jest troszkę rozsypana wszędzie.
Co to znaczy? Jak myślisz? O co tu chodzi? Co się z tobą stało? Tak jakbym była wszystkim. Jakbyś była wszystkim. Powiedz mi, czy pierwszy raz doświadczasz takiego czegoś, jakbyś była wszystkim? Chyba tak. A słyszałaś taką teorię, że wszyscy jesteśmy jednością, że wszyscy jesteśmy wszystkim? Jak myślisz, jest to prawdą, czy nie? Rozumiesz to teraz? Gdybym cię to tłumaczył jako człowiekowi, nigdy w życiu byś mnie nie zrozumiała, a nawet byś się wyśmiewała ze mną, ale teraz sama tego doświadczasz. Doświadczasz prawdy o sobie. Jesteś istnieniem, które jest wszystkim. Powiedz mi, czy w tej sytuacji, tu gdzie teraz jesteś, czy tobie jest coś potrzebne? Czy ty marzysz o czymś? Czy dla ciebie jest coś ważne, istotne? Rozumiesz teraz? Jeżeli jesteś wszystkim, niczego nie potrzebujesz, a jak niczego nie potrzebujesz, jesteś szczęśliwa, wolna, radosna. Problem zaczyna się wtedy, gdy ty zaczynasz myśleć jak człowiek. Potrzeba mi to, potrzeba mi tamto. I wiesz, co wtedy robisz? Myśląc, że ci jest coś potrzebne, tworzysz, że tego nie masz. Rozumiesz, jak to działa? Dokładnie odwrotnie. Jak mówisz, że coś chcesz mieć, to znaczy, że zatwierdzasz, że tego nie masz. No i prawdopodobnie możesz tego nigdy nie mieć. Pamiętasz, jest takie powiedzenie w Biblii, proście tak, jakbyście już to otrzymali. To nie jest głupie, to jest bardzo mądre. Jeżeli ty sobie wyobrazisz, że ty masz coś, tak jak teraz, ty nie musisz sobie nic wyobrażać, bo ty jesteś tym wszystkim. Jesteś tutaj szczęściem, radością, bogactwem, miłością, wszystkim jesteś i to czujesz. Niczego nie chcesz. Teraz, jeżeli cokolwiek zechcesz, od razu naruszysz równowagę i zaraz poczujesz jakiś dyskomfort. Rozumiesz? Wszyscy ludzie, których oczyszczam z ich ludzkości, przychodzą do tego miejsca, gdzie są sami sobą, gdzie są swoją prawdą, tak się zachowują jak ty. No i niczego nie chcę, nie potrzebuję. Niektórzy mówią nawet, ja chcę zostać, nie chcę wracać. Nie ma tak dobrze, dlatego że ja cię tu przyprowadziłem i ja ci muszę stąd odprowadzić, rozumiesz? No na tym to gra polega, bo jakbym ja zaczął przyprowadzać tu wszystkich ludzi i oni stąd by dawali dyla, to wiesz, mógłbym mieć problemy o tych paszkili, którzy mają zakłady, w których trzeba niewolników, żeby pracowali. Nie chcę być takim. I by się wściekali, że pasza się psuje, bo nie ma zwierząt, które jedzą, bo pouciekali i tak dalej, i tak dalej. Dlatego rozumiesz, tym światem rządzą nieświadomi. Tylko świadomi mogą się z tego świata uwolnić. Nieświadomi będą zawsze niewolnikami. No, jak ja medytuję, to tak czuję, że wszystko jest miłością, bo mam miłość w sobie, ale jakoś mi ciężko do tej medytacji iść, tak nie mogę się zorganizować jakoś, nie wiem, czy się boję tego. Powiedz mi, czy ten stan, w którym teraz jesteś, to jest ten stan, jak jesteś w medytacji, czy coś większe, coś lepszego, coś bardziej czystego? Chyba lepszego. No teraz czuję, że jestem tak kompletnie rozpuszczona wszędzie. Tak. To jest przyjemne, ale nie jest dobre ani złe, po prostu takie neutralne. A w tym stanie medytacji to po prostu czuję taką miłość, tak? Jesteś wtedy bardziej na poziomie tym emocjonalnym, energetycznym, dlatego odczuwasz tą miłość, bo miłość to też jest pewien stan zaburzenia. Tylko odczuwany, bo dlatego, że w materii zawsze coś odczuwamy. To my dzielimy jakąś część tej wibracji. Wszystko jest jedną wibracją, czyli od do jest wibracja, a my każdy odcinek nazywamy jeden złością, inny odcinek miłością, jeszcze inny, nie wiem, równowagą, jeszcze następny jakąś nienawiścią, a potem znowu czymś. Po prostu to my tylko nazywamy odpowiednią wibrację czymś. A tak naprawdę to wszystko są tylko nazwy. To nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma, żeby była tak zwana synchronizacja, żeby była równowaga. Ale dlaczego tak mi ciężko tak do tego... Spokojnie. Chodzi o to, że troszeczkę zgubiłaś się, odeszłaś od swojej prawdy. Dzisiaj dopiero przypomniałaś ją, bo ty ją nie poznałaś. Ty zawsze byłaś tą prawdą i zawsze jesteś. Bo tak poleciałaś gdzieś sobie, najpierw z Polski, potem gdzieś tam, Oddaliłaś się sama od siebie. A tak naprawdę ty się nie oddaliłaś, bo ta twoja prawda jest w tobie, w środku. Ty nie jesteś nigdzie na zewnątrz. Ty jesteś w środku siebie. A to, co na zewnątrz jest, to jest to, co cię ogranicza. To wszystko, co cię oddala.
Ty się utożsamiasz z tym, że jesteś Marta, kobieta, człowiek, czy cokolwiek o sobie myślisz, tym bardziej się utożsamiasz z tym i oddalasz się od siebie, od tego, czym jesteś. A tu jesteś energią, informacją, jesteś równowagą. Nie ma tu żadnego człowiek, zwierzę, roślina, ważność, nieważność, nic nie ma. I właśnie to jest istotne, żeby znowu przypomnieć sobie siebie. Masz szczęście, że latasz po całym świecie, a wróciłaś z powrotem do Polski, żeby spotkać się sama ze sobą. No. Widzisz, to nie jest paradoks? Polska mi tak pomaga. Kiedyś pamiętam taką sytuację, jak przyjechała pani do mnie na spotkanie i przyleciała prosto z Indii. Od razu przyjechała do mnie i u mnie dopiero dostała to, czego szukała. I to ja do Indii jeżdżę, ja tam szukam, tam do tych wielkich guru, a tu u ciebie takiego zwykłego człowieczka to dostałam. Bo to nie ma znaczenia, czy ktoś jest wielki, czy mały, bo to jest tylko nazwa, że ktoś mówi, ja jestem wielki, jestem mały. Nie ma znaczenia. Chodzi o prawdę, naszą prawdę, a nie cudzą. To nie ma sensu mówić, czy ktoś jest mądry, czy głupi, bo to nie ma znaczenia, czy on jest mądry, czy głupi. Znaczenie ma, co myślimy o sobie. Co wiemy o sobie, to ma znaczenie. A reszta, wszystko jest nieważne, absolutnie. Historie, teorie, te wszystkie prawdy, te wszystkie jakieś przepisy na to, jak być zdrowym, szczęśliwym, wesołym, to wszystko są pierdoły i dyrdymały. Jak nie skupisz się sama na sobie, nie poznasz samej siebie, nie zrobisz nic dla siebie, to nie pomoże ci te przepisy, te lekarstwa, to wszystko, nic ci nie pomogą, bo nie są dla ciebie, one są dla tych, którzy myślą, że to jest. Ale ja to wszystko wiem, tylko jakoś tak ciężko mi jest się ogarnąć, tak. Marta, no gdyby ci nie było ciężko, to pewnie by twoje życie inaczej wyglądało, ale co? No tak wygląda twoje życie, jak wygląda, dlatego, że oddalasz się coraz bardziej od siebie. No ale mówię, dzisiaj wracasz do siebie, poznajesz siebie, dlatego tak mi zależy na tym, żebyś bardzo zgłębiła to swoje wnętrze, to swoje istnienie, żebyś to jak najbardziej zrozumiała, dlatego, że tu możesz zawsze wracać wyobraźni, bo wiesz, dzisiaj to jest wyobraźnia, ty jesteś wyobraźni i sobie wyobrażasz to wszystko, jesteś tym, czymś tam, ale ty to wszystko czujesz, ty bierzesz to udział w tym, rozumiesz? Ja ci teraz pokażę taką rzecz, ja cię teraz przenoszę na taką łąkę. Łąka pełna kwiatów. O, czerwone maki, jak sięgnąć o tym czerwone maki dookoła ciebie, na tobą niebo, słoneczko, rozejrzyj się dookoła i powiedz, jak dużo jest tych czerwonych maków. No, dużo, dużo. Kiedy widziałaś ostatnio tak dużo czerwonych maków w jednym miejscu? Chyba nigdy. Nigdy? I one są takie bardzo czerwone, czy one tak są troszkę czerwone? Bardzo, bardzo czerwone. Dobrze. Powiedz mi, jakie to uczucie w tobie wywołuje, jak patrzysz na te maki? Zachwycasz się nimi, czy nie? Pierwszy tak nie byłam taka szczęśliwa, żeby tam być. Nie wiem dlaczego. Ja ci powiem dlaczego. Dlatego, że zabrałem cię z miejsca, które jest o wiele bardziej cudowne. Rozumiesz? Tam, gdzie nie ma nic, tam jest najcudowniej. Tu weszłaś i dlatego nie widziałaś w tym żadnego piękna. Dopiero jak teraz przechodzisz w to, utożsamiasz się z tym, od razu czujesz to piękno, tą delikatność, tą czerwień, to wszystko. Rozumiesz? Gdzie się znajdujesz, z tym się utożsamiasz. I wtedy to miejsce staje się twoim takim niby prawdziwym miejscem. I co? Zapominasz momentalnie o tym cudownym miejscu. Tak to się dzieje. Tak ludzie tracą pamięć, świadomość samych siebie i błąkają się po różnych astralach, pierdołach i dyrdymałach. Tam, gdzie są, tam myślą, że to jest jakaś prawda. Nie ma żadnej prawdy. Prawda jest tylko jedna, że ty jesteś. A to wszystko, co sobie wyobrażasz, jest iluzją, jest wyobrażaniem sobie. I nie ma znaczenia co. Możesz sobie wyobrażać, że babcia jest chora i potrzebująca, to babcia będzie chora i potrzebująca. Ale jak sobie wyobrazisz, że babcia jest zdrowa, młoda, radosna, szczęśliwa i śpiewająca, taka babcia będzie, bo ona taka jest, jaką ty ją kreujesz. Rozumiesz? Wow. Rozumiesz teraz, jak to działa? Mhm. Tak samo o sobie myślisz. Popatrz, jak dużo ludzi mówi tak, a to już mam zmarszczki, już nie domagam, ale to jest normalne, bo to z wiekiem tak jest. Jeżeli akceptujesz ten program, no to co ten program robi? Robi dokładnie z tobą to, na co ty się zgadzasz. A jak ty mówisz, nie, nie, to jest nieprawda. Ten program mnie nie dotyczy. Ja jestem wiecznie młoda, zdrowa, uśmiechnięta, radosna, bogata i tak jest. Obok ciebie jest człowiek stary, chory, a ty możesz być jak kwiat. Piękny kwiat.
ale musisz zdawać sprawę z tego, że ten kwiat to jest tylko iluzja, to jest tylko zabawa. Bo jak się utożsamisz z nim, to on ma swoje prawa. Na jesień zwiędnie, oblecą płatki i uschnie. Rozumiesz teraz? Mhm. Więc czym się utożsamiasz, to się tobie dzieje. Wow. Proste? Mhm. To dlaczego o tym nie wiedziałaś, skoro to jest proste? Uff, no bo to jest, to wygląda tak realnie. To nie wygląda realnie, bo to jest twój prawdziwy świat. To wszystko jest realne. Tylko ty myślisz, że życie jest realne, a tamto nie. Rozumiesz? Ludzie, którzy umarli, opuścili swoje przestrzenie, tą iluzję i tam, gdzie są po tak zwanej drugiej stronie, bo to nie jest druga strona, ale inna gęstość, to oni dalej myślą, że oni żyją. O, ja wiem. Oni dalej wierzą, że wszystko jest okej. O co chodzi właśnie z tymi duchami, bo ja ich też czuję. Bez ciała, bez niczego, to jest jak duch. Ty jesteś taką informacją i energią. Mhm. I tak samo wszystkie inne są tylko informacja i energia. Wszystko. I wiesz, jak się rodzą ludzie, wiesz. Ale nie wiesz, jak się rodzą na przykład nowe istnienia. Wiesz, jak się rodzą? Mhm. Ty na przykład sobie myślisz tak. Fajnie by było, gdyby było na przykład taka i taka istota, żeby ona coś tam robiła czy coś. I ty już ją stworzyłaś. Już ją urodziłaś. Ona już jest. Mhm. Już wypuszczasz myśl. Jak wypuszczasz myśl, ta myśl zaczyna ewoluować i trafia na ludzi, na poparcia, na emocje. Zaczyna się umacniać i poszła w świat. Już jest następna. Dlatego tak dużo przybywa, tak dużo ludzi jest istot, bo wszyscy świadomie lub nieświadomie w ten sposób kreują. Chodzi o to, że plemiona pierwotne na przykład, albo bardziej rozwinięte, bardziej świadome, no to sobie taka para siadała gdzieś tam, zaczęła medytować. Na przykład, jakie dziecko by chciało mieć? Jakiej płci, o jakich zdolnościach, z jaką świadomością? I oni ściągali do siebie takie istnianko, taką formę energoinformatyczną. I ta forma energoinformatyczna wchodziła u nich, narodzała się jako dziecko i mieli. Bo robi to świadomie. Dzisiaj człowiek już odszedł tak daleko od siebie, że stał się człowiekiem, a nie istotą, istnieniem, bo nazywając się też oddalamy się od tej prawdy swojej. Gdy będziesz mówiła, że jesteś istnieniem, będziesz bardzo blisko zawsze siebie. Ale jak będziesz mówiła, jestem Marta, taka czy siaka, jestem człowiek, jestem kobieta, to automatycznie już odgrodziłaś się jakimś murem, jakąś przestrzenią. Ja też tak mam, że tak, kurczę, tak przez tą medytację tak się oddaliłam troszkę od na przykład. Wiesz, po prostu ludzie mają styl czy cechy. Ja mam tę cechę, ale tak jakoś czuję, że już nie jestem tą osobą, co byłam kiedyś. Ale nie wiem, kim do końca jestem, no bo... To właśnie dzisiaj poznajesz to, kim jesteś. Zagubiłaś się troszkę, bo szukałaś siebie i się zgubiłaś. I odeszłaś od starego, ale nie wiedziałaś... Nowego. Nawet nie nowego. Odeszłaś od starego, czyli od przyzwyczajenia, od swoich wyobrażeń, ale nie wiedziałaś, gdzie ty jesteś. Tak, nie. O, to jest dziwny stan tam być. I teraz właśnie poznajesz siebie jako czyste istnienie, to czym, kim jesteś naprawdę. I w ten sposób jakby wróciłaś do domku i teraz już wiesz punkt, w którym jesteś i wiesz punkt, do którego możesz się oddalić. Ale już masz tą świadomość tego przemieszczania, rozumiesz? Ale to istnienie to tak łatwiej teraz mi będzie z ludźmi, z... Dokładnie, bo ty będziesz bardziej rozumiała, co jest ważne, co nieważne, co istotne, co nieistotne. Nie będziesz już się zadawała w głupoty, bo wiesz, że to wszystko narusza twoją przestrzeń, twoją równowagę, ten stan takiej cudownej błogości i nawet stan miłości będzie cię drażnił, bo on będzie zaburzał twoją przestrzeń, bo to będzie tylko jakaś wibracja. Już złość i nienawiść, czy jakieś tamtego, to już w ogóle będziesz się odwracać do tego. I w ten sposób będziesz mogła iść dalej, bo to nie jest koniec twojej drogi, to jest początek twojej drogi. Takie zrozumienie, żeby nie iść tą ślepą ulicę, żeby nie iść w te pierdoły, to jest tylko zatrzymanie się, a teraz wracając, dopiero zaczyna się jazda, bo wszystko się dzieje, jak ty chcesz. Tak? Super. Im bardziej się staniesz świadoma siebie, tym bardziej będziesz, coraz więcej będziesz mogła robić. Ale ja bym na przykład chciała mieć taką miłość i rodzinę i taki dom. To nic nie przeszkadza, tylko ty nie mów, że ty byś chciała, bo nigdy nie będziesz tego miała.
Ty musisz pomyśleć, że ty to masz. Poczuć to całą sobą i wtedy to masz. Tak. Pamiętaj, do ciebie może przyjść tylko to, na co ty jesteś gotowa. Czym ty jesteś. Rozumiesz? Podobne przyciąga podobne. Jeżeli będziesz pełna miłości, radości, to przyjdzie do ciebie coś cudownego. A jak będziesz smutna, zmęczona, zgęźnięta, niezadowolona, to przyjdzie do ciebie cudowna istota, która będzie zgęźnięta. Nie. I będziecie razem siedzieć i wyliczać, ile to chorób macie i licytować. Dlatego, Marto, to wszystko jest bardzo proste, tylko trzeba sobie uzmysłowić i trzeba się zabrać za siebie. Tak. Dobrze, teraz ja policzę do trzech i na trzy przeniosę cię tam, gdzie jest twoja najczystsza forma istnienia. Absolutnie najczystsza. 1, 2, 3. Powiedz mi, gdzie jesteś? Rozejrzyj się dookoła. Co widzisz, co słyszysz? Co czujesz? Wszystko, co... Biało się zrobiło. Tak? I tak serce czuję. Ale o czym tu myślisz? Jakie masz myśli? Nic. Widzisz, popatrz, ty medytujesz, starasz się nie myśleć, a tu bez medytacji masz medytację. Już znasz miejsce, wystarczy, że wyobraźnie pomyślisz o tym miejscu, od razu tu będziesz i nie będzie żadnej myśli, prosta? A co to za miejsce? To jest twoje wewnętrzne centrum, centrum ciebie. Tak czuję czoło też. Tak, czoło, bo to jest pierwsze oko tak zwane, to jest to połączenie mentalne siebie z sobą, bo jako człowiek jesteś bardzo oddalona od tej własnej istoty. Często pokazują to jako taki sznur srebrzysty, że to jest połączenie. Niż czakry korony, a z pierwszego oka. No, ale ja nie będę burzył świata, bo wielu przyjęło to i jak papugi powtarzają, więc niech dalej powtarzają. A tak naprawdę to wychodzi z pierwszego oka, dlatego że to jest pierwsze oko, połączenie jest z tą pierwszą twoją najwyższą istotą. Ty jesteś na wielu poziomach, rozumiesz? Najwyższy poziom to jesteś ty, ta istota, powiedzmy, która dąży, wszystkie poziomy twoje dążą do tak zwanej boskości, czyli do ideału, do czegoś, co jest naj, rozumiesz? I nigdy do tego nikt nie dojdzie, bo wszyscy tak biegną i zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie na przodzie. Potem ktoś go wyprzedzi, potem znowu. To jest proces w nieskończoność. Tu nie ma żadnych zwycięzców. Teraz chodzi o to, że każda twoja część, na której się zawiesiłaś, ona doświadcza też pewnej boskości, pewnych relacji, ale po co to przerabia, żeby się wznieść do góry? Znaczy do góry to jest takie, wiesz, takie kolokwialne do góry. Nie ma do góry. I teraz chodzi o to, że im bardziej ty będziesz świadomie żyć, im bardziej będziesz świadoma tej najwyższej części swojej, tej energoinformacyjnej, na wszystkich poziomach, we wszystkich tych swoich stanach jesteś energią, tylko różnisz się poziomem informacji. I teraz twoja informacja jest bardzo zanieczyszczona tam na dole, na ziemi. Jest zanieczyszczona, jest jak błoto dosłownie. Jakieś pierdoły, dyrdymały, głupoty. To wszystko tworzą swoją informację. A na tym najwyższym poziomie to jest coś tak subtelnego, że ty nie jesteś w stanie zrozumieć, dopóki się tam nie zbliżysz. Nie jesteś w stanie, bo to jest zupełnie jakby inna bajka, inny świat, inne myślenie. Nie ma czegoś takiego. Jako człowiek nie jesteś w stanie. I teraz chodzi o to, że im bardziej ty masz połączenie między tym swoim najniższym a najwyższym, czyli każdymi pławami, tym tobie jest łatwiej synchronizować się, doświadczać, bytować, żyć. No to można nazwać jak się chce. I w ten sposób, będąc cały czas świadoma, pracujesz dla tak zwanego własnego wzniesienia się. Rozumiesz? Twoje najwyższe ja nie może się wyżej wznieść, jeżeli nie zniosą się twoje niższe części. Dlatego, że nie ma takiej możliwości. Rozumiesz? Teraz jak jakaś z twoich części przewyższy twoje najwyższe ja, wtedy to twoje, w tej chwili to jest najwyższe ja, może znowu znieść się wyżej, bo inaczej nie może się znieść wyżej, jak ma ograniczenia, nie ma jakiegoś czegoś. Ja to tak tylko tłumaczę, bo to jest bardziej skomplikowane, ale to nie jest potrzebne do zrozumienia innego, absolutnie. I teraz chodzi o to, jeżeli tu na dole
Inaczej to tłumacząc ciebie, to jest coś takiego jak piramida. Każdy człowiek, powiedzmy, każde istnienie to jest piramida. Czyli u podstawy jest najwięcej tych betonów, a na samej górze najmniej. Ale dopiero zaczyna się jazda, gdy patrzymy na tą piramidę w drugą stronę. Gdzie od tego punktu zero zaczyna się rozchodzić stan świadomości. I u jego podstawie, która cały czas się buduje, tak jak w dół, tak w górę, tam dopiero dochodzi do tych poziomów wznoszenia się bardzo, bardzo wysoko i niepojętych na tych poziomach, bo to nie ma nic wspólnego z myśleniem naszym. Na każdym poziomie tych schodków tej piramidy inaczej myślimy, postrzegamy siebie i świat. Ten, w którym znajduje się na danym poziomie. To mogą być różne światy, my będziemy inaczej spostrzegali i z każdego punktu będziemy myśleli, że to jest ten właśnie środek. To jest to najważniejsze, najistotniejsze, tak jak teraz myślisz jako człowiek. To jest błędne, no bo jak będziesz na innym poziomie, to będziesz tak samo myślała, że tam, a nie tu. Rozumiesz? I na tym poziomie, jakbym ci dał pistolet, będziesz strzelała do siebie na tym poziomie niższym albo wyższym, czyli do siebie będziesz strzelała i zawsze będziesz robiła ten sam błąd. Ale jakbyś miała świadomość i nie będziesz strzelała, bo powiesz, zaraz, chwileczkę, to ja sama z sobą, to jak będę strzelać do siebie? No przecież bez przesady. Trzeba pomóc temu niższemu ja, żeby się dźwignęło do góry, a nie depnąć go, czy go niszczyć. I na tym polega cała zabawa. Chociaż właściwie nie wiem, czemu ona służy. Myślę, że to jest takie wariacki jakiś program, ktoś wymyślił. I nie wiem, bo jaką cholerę, ale no, nie mamy innego tłumaczenia jak na dzień dzisiejszy. Pewnie kiedyś się coś dowiemy, będziemy na innym poziomie, będziemy inaczej myśleli, inaczej rozmawiali, to jest 100% pewności. I będziemy się może śmiali z tego, co tu żeśmy gadali o jakichś tam teoriach, historiach. No ale no niestety, no tak to już jakoś się dzieje, że co wiemy, to gadamy, nie? No ja chcę tylko wiedzieć na taki praktyczny sens, że jak już wrócę z tego, to już jakoś się wezmę za siebie, bo tak... Chodzi o coś innego. Żebyś ty nie mówiła, jak wrócisz, jak będziesz, tylko to już musisz zadecydować. Już nawet dzisiaj rano już tak powiedziałam, że już koniec tego, już coś musi się zmienić po prostu. A nie wiem, nie rozumiem za bardzo, no ten ciężki taki rok miałam i to tak się... Ten związek taki karmiczny też i to... Chodzi o to, że na czym skupiasz swoje myśli... To rośnie. To zasilasz, to wzmacniasz. Do tego powstają emocje, które zwracasz na nie uwagę, zasilasz, wzmacniasz. I jakby gotujesz się we własnym sosie. Chodzi o to, zawsze jest początek i koniec. Czyli jeżeli coś się zaczęło i skończyło, trzeba to zaakceptować i iść dalej, a nie rozkminiać, co by było gdyby. Dlatego, że to już są programy umysłu. A co by było, gdyby było? Jakie to ma znaczenie, skoro już tego nie ma? I już nie wróci się. Pamiętaj, że to, co było wczoraj, nigdy nie wróci. Nigdy nie będzie dzisiaj. Nigdy. No i dobrze. Dlatego, że tego nie ma. No dobrze, ja się cieszę, gdzie ja jestem. Już się cieszę, że to już było. No i tak chcę iść do przodu, tylko też tak ustałam. Czekaj, znowu mówisz to samo, że chcesz iść do przodu. Idę do przodu, idę. Dokładnie. Już rozpuszczam się. Tak się dzieje, jak mówisz. Jak się nauczysz odpowiedniego myślenia, słowa mają potężną moc. Każde słowo coś znaczy. Jak mówisz nie, jak ja powiem, chcesz milion, a ty powiesz nie, to nie dostaniesz tego miliona. Musisz powiedzieć tak. Więc nie rób coś przeciw sobie. Chcę dobrą pracę, chcę dobry związek. Mam dobry związek. Mam milion, mam piękny dom, mam miłość, miliony. Dokładnie, to o to chodzi, żebyś ty podchodziła do siebie jako do najwyższej wartości. Pamiętaj, nie ma wyższej wartości od ciebie, więc nie możesz się ograniczać. Nie możesz mówić, że tobie wystarczy tylko to, bo nic nie będziesz miała. Twoja nadświadomość to twoje najwyższe ja, które... Właściwie to spełnia twoje wszystkie życzenia, wszystkie, to jest największym twoim problemem, że twoja nadświadomość spełnia twoje wszystkie życzenia, bo ty nie jesteś świadoma tych życzeń. Ty mówisz, ty chcesz, później mówisz, że chcesz, ale nie możesz, to twoja nadświadomość, wiesz co robi, nie? Odpowiada ci na pytanie. Wow, to po prostu mam mówić, że mam. Ty nie masz mówić.
Ty mówisz. Ty nie masz coś, że masz. Nie. Ty nie masz być, ty jesteś. No tak. Zmienienie sposobu myślenia jest podstawą, mimo że będą jeszcze jakieś tam niedociągnięcia, bo stare programy i przyzwyczajenia będą robić swoje, ale jak będziesz pracować nad sobą, będziesz cały czas zastanawiać się, co mówisz. Nie będziesz mówić, aby mówić, tylko zastanawiać się, będziesz najpierw budować w myślach to zdanie, żeby ono było czyste, żeby ono było z intencją, dopiero je wypowiadać. Nie patrz się, nikt nie ucieknie. Ktoś cię zapyta o coś, on nie ucieknie, on będzie czekał, aż mu odpowiedź, więc powoli, spokojnie, zbuduj odpowiednie zdanie i odpowiedz mu. I zobaczysz, jak to skutkuje momentalnie. Nie trzeba nic naprawiać, nie trzeba nic walczyć, nie trzeba uzdrawiać, nie trzeba niczego robić. Wystarczy zmienić sposób myślenia, mówienia i dziękuję bardzo. A jesteś tym, kim myślisz, że jesteś. Do tej pory nie wiedziałaś, kim jesteś, a teraz wiesz. A skoro wiesz, kim jesteś, możesz wszystko. To mi się podoba. Mi też. Dobrze. Ja teraz policzę do trzech i przeniosę ciebie do niebytu. Obojętnie, gdzie to jest. Co to jest niebyt? Poczekaj. Ja też nie wiem. Musisz zbadać. Ja tylko nie znam to słowo po polsku, ale okej. Okay. Nie ma znaczenia. Dobra. Dla ciebie to nie ma znaczenia. Policzę do trzech i na trzy przeniosę cię do niebytu. Obojętnie, gdzie to jest, a właściwie na trzy cię tam wystrzelę. 1, 2, 3. Czym się różni to miejsce od tamtego, w którym byłaś? Więcej takie fizyczne, ciemniejsze. Tak, jestem człowiekiem znowu. Czuję swoją buzię. Energia jest więcej skondensowana. Dobrze. Teraz policzę do trzech. I przeniosę cię do bytu. Po to, żebyś mogła porównać te rzeczy. Na trzy wystrzelę cię tam. 1, 2, 3. Czym się różni to miejsce od tamtego? No, rozpływam się znowu. Wow. Niesamowite. Myślałaś, że niebyt, nie wiedziałaś co, ale samo słowo mówi niebyt to jakby nic. A byt to, że coś. A tu się okazuje, że to odwrotne. Że to odwrotnie pojmujesz. Bo ja uważam osobiście, że wszystko jest odwrotnie. To wszystko, co my uważamy za dobre, jest niedobre. A co niedobre, to jest dobre. I tak nas karmią wszystkim, co jest niedobre, a to, co jest dobre, mówią, to nie jest, to niedobre. To nie kupuj, to niedobre. O, to kupuj, to jest dobre. I tak w ten sposób my się dajemy tumanić, no ale mówię, to jest taki poziom. Poziom dla tumanów do tumanienia. Tak, to tak nasz mózg tak robi, że te myśli robi, że formuje energię. Tak? To jest umysł. Mózg tutaj nie, bo to jest tylko struktura komórkowa, ale umysł robi to, bo umysł się składa z programów, z takich różnych teorii, tez, praw różnych i powstaje umysł. I później umysł nas trzyma w pewnej niewoli, bo on nie zna innej alternatywy, on nie ma innej dla nas, on ma tylko tą, którą był nauczony. Jeść, spać, do kościółka, gdzieś tam na wczasy w roku i ubrać się, rozebrać się i opalać, i no, napić, zjeść i cały czas operuje według tych kilku programów. Jak my już coś chcemy nauczyć się języka chińskiego, on od razu się buntuje, robi się pustka w głowie. I my wpadamy w panikę, mówię, nie mogę się tego nauczyć. A on mówi, jest, jest, jest. Mam dalej niewolnika w swoich rękach. Im więcej my możemy, tym bardziej nasz umysł staje się niepotrzebny. A my zaczynamy coraz więcej wtedy nic. Bo my możemy wszystko. Ale umysł nas ogranicza, bo my mu daliśmy władzę, a on według tej władzy ogranicza nas do tych programów, które myśmy zaakceptowali i jego wyhodowali. Czyli jeść, modlić się i nie odzywać. Rano na dzwonek do pracy, na dzwonek z pracy. O nie, 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 ja już wychodzę z tego systemu. To wychodzisz, całe szczęście. Tak, już miałam takie reakcje, że ja już po prostu nie mogę robić, co nie kocham, bo choruję. Już tak mocno reaguje na to. Ale słuchaj, tak mają wszyscy. Z uporem maniaka trwają przy swoim i dlatego obrywają. Niektórzy umierają z tego powodu, a nie odpuszczą. Trzymają się
Niektórzy pracują do ostatniej chwili, aż umrą. Coś okropnego. No. Ale to jest tak teraz, tak, to jest łatwiej jakoś, jak ktoś ci coś każe. Nie jest miłe, ale teraz jak człowiek samemu robi, to trzeba mieć dyscyplinę, a jak człowiek był cały czas niewolnikiem, tak, to trzeba się tego nauczyć. Oczywiście, człowiek nie potrafi być wolnym. Dlatego tak dużo śpię, bo tak... Jak pamiętasz historię niewolnictwa w Stanach, to właśnie tak było. Oni sobie wywalczyli wolność i co z tego? Wracali z powrotem, znowu za miskę zupy pracować do tego samego pana, no bo to, no... Byli bez jedzenia, bo byli przyzwyczajeni do jedzenia, do ubierania, do pewnych wygód i nawet ze stajni ich wyrzucili na ulicę. No więc o ile pod drzewem będzie spał? No więc przyszedł do pana z powrotem. Jako wolny człowiek przyszedł znowu pracować na pole. Tylko tyle, że miał jeszcze gorzej, nie? No i co to za wolność? Bo tak to przynajmniej pan coś tam jeszcze wychłostał chociaż, a tu już, no nie, mógł niewolnika wychłostać, to mu nie dojeść. Leszek, mam jeszcze takie pytanko. Tak. Czy ty możesz zobaczyć w moim mieszkaniu, czy coś tu jest, co tak robi, że jestem... Marto, posłuchaj. Dlaczego ja mam patrzeć? Ja ci teraz daję okulary prawdy, przed którymi nikt ani cię nie może ukryć. Dostrajam je perfekcyjnie, przenoszę cię do twojego mieszkania i jesteś w swoim mieszkaniu. Rozejrzyj się i powie, czy tu jest coś, czy nie ma nic. Wszędzie pozaglądaj i sprawdź wszystko. Coś mi się tak wesoło zrobiło. Widzisz? Nigdy nie proś, żeby ktoś za ciebie coś zrobił. Ktoś za ciebie nic nie zrobi. Ewentualnie może zjeść za ciebie, ale zrobić nie zrobi. Więc zawsze zrób sama za siebie, a nie będę musiała poprawiać, ani się prosić. Dobra, to patrzę. Przejrzyj wszystko, czy coś się schowało. Jeżeli coś jest złego, tak zwanego, to świeci na czerwono. I co? Świeci coś na czerwono? Ale jakiś tam cień może stoi, ale nie wiem, co to... Dobrze, zapytaj się tego cienia, kim jesteś. Kim jesteś? Jaka myśl ci przyszła do głowy? Że... Kurczę, może, że dziadek, ale nie jestem pewna do końca. Dobrze, zapytaj dziadka. Dziadku to ty, tylko nie kłam, bo jak okłamiesz... Dziadku to ty, tylko nie kłam. Tak jest. I co? No widzę, jak się uśmiechali. To może być moja własna wyobraźnia. Nie, to nie jest twoja własna wyobraźnia. Zapytaj się dziadka, dlaczego tu jest? Dlaczego tu jest? Też. I co odpowiada? Jaka przyszła ci taka myśl do głowy? Pierwsza to jego książki, bo ja miałam jego książki napisać. Druga to tak mnie pogłaskał po plecach, że tak wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. No to jest dobrze, jak jest wszystko dobrze. No, zapytaj się dziadka, czy potrzebuje jakiejś pomocy, może oczyszczenia albo przeprowadzenia go do świata, w którym powinien być, żeby się tutaj nie błąkał, bo tu już nie żyje, więc to nie ma sensu i te książki nie mają sensu i to wszystko, to jest tylko iluzja jakaś. Ale ja chcę, żeby on wiedział, że ja te książki mu napiszę kiedyś. To mu powiedz, tylko pamiętaj jedną rzecz. Jeżeli złożysz obietnicę, ta obietnica będzie dla ciebie wiążąca, więc zrób to mądrze, żebyś nie zrobił sobie krzywdy. Aha. To powiem tak, dziadku, bardzo cenię twoje książki i nie zapomnę nigdy o ciebie i trzymam te książki blisko mojego serca. Bardzo bym chciała, że moje dzieci czytały twoje książki, tak? So, nie zapomnę o twojej historii. Kocham cię bardzo, bardzo, bardzo. Dobrze. Dziadek mnie tak troszkę uratował, mi dużo dał. Taką drugą szansę w życiu mi dał. Dobrze, pięknie. Zapytaj się, czy chce dziadek, żeby go oczyścić i odprowadzić. Chcesz, żebym ciebie oczyściła i odprowadziła cię? Nie wiem, tak... Jaka pierwsza myśl ci przyszła do głowy? No chyba tak, ale nie chcę się źle pomylić, bo może on tu chce być. Tak, ale chciałabyś na przykład teraz siedzieć w wannie z zimną wodą? Nie. A ja bym powiedział, słuchaj, ja nie wiem, czy to jest dobre, czy nie. Będziesz tu siedziała, bo ja nie chcę cię zabierać. To może ci jest dobrze. Bo on tu jest, bo się martwi o mnie? Ale czy on umarł? Umarł. No więc skoro umarł, nie należy do tego świata. Jego emanacja, jego wyobrażenie jest uwięzione tutaj, w tej przestrzeni, tak? Aha.
Rozumiesz? Chodzi o to, że on nie jest ani tam, ani tu. Mhm. Ja dlatego się ciebie pytam, czy ty byś chciała być tam, tu i wszędzie i nigdzie, czy wolisz wiedzieć, że jesteś? No nie, no tam chyba, ale tak mi troszkę raźniej, że czuję, że ktoś jest ze mną. Bardziej podchodzisz egoistycznie. Lepiej niech ja się męczy, ale będzie przy mnie, tak? No ja go tak kocham. Ja tak czuję, że się wspieramy, ale... Nic nie przeszkadza, żebyś go kochała, ale on musi być szczęśliwy, nie możesz... Tak, ja chcę, żeby on był szczęśliwy, ja chcę. Jeżeli naprawdę chcesz, to musisz pozwolić odejść. Tak, dobrze. Weź dziadka przytul, powiedz mu, że go kochasz, ale że chcesz, żeby on był szczęśliwy i chcesz, żeby go odprowadzić. No, chcę cię odprowadzić, dziadku. Już dziękuję ci bardzo za wszystko, wszystko, wszystko i się na pewno kiedyś zobaczymy. Chcę, żebyś był wolny. To znaczy nie zobaczycie się dlatego, że dziadka już nie ma w tej formie i nigdy nie będzie, a to istnienie, które spotkasz, to tak spotkasz samą siebie. Aha. No dobrze. Rozumiesz teraz? Ty pewną część uwięziłeś w myślach w dziadku. Aha. Na tym polega cała zabawa, że my odbieramy umysłem i więzimy sami siebie. Mm. Tak, to jest zabawa, tylko my nie wiemy, że to jest zabawa i cierpimy z tego powodu. Dziwne. Jak chcesz ruszyć do przodu, nie możesz żadnej części zatrzymywać swojej. Nie możesz ograniczać żadnej części swego istnienia. A każda część, którą widzisz przed sobą, to jest twoja część istnienia, która tylko przedstawia ci się w innej formie, ale to wszystko jesteś ty. Ja jestem ty, ludzie znajomi, obcy, wrogowie, przyjaciele, wszystko to jesteś ty. I gdy ty sobie zdasz sprawę z tego, że ty jesteś wszystkim, tak to poczułaś na górze, że jesteś wszystkim, tak za tu i zaakceptujesz, że mimo wyobraźni widzisz na kota czy człowieka, widzisz, że to jesteś ty, automatycznie nie będziesz miał konfliktu z tymi istotami. Wow. Bo dlatego, że ty będziesz widziała, że to jesteś ty. Ty do wszystkich będziesz podchodziła z miłością, z uśmiechem, nie będziesz atakowała w ich przestrzeń, nie będziesz ich uszczęśliwiała na siłę, rozumiesz? Czyli nie będziesz ich ograniczała. Tak jak tu przed chwilą chciałaś dziadka ograniczyć, bo ty go kochasz. To do dupy takie kochanie, jak dziadek będzie tu siedział, bo ty go kochasz. Co to za kochanie? Kochanie to nie na tym polega. Miłość nie polega na tym, żeby komuś robić krzywdę. No nie, ja nie chcę mu krzywdę robić. Ale myślałaś, że jak go kochasz, to go będziesz trzymać tam w tym kącie. Nie, ja myślałam, że on sam chciał tam być, bo się martwił on. Nawet sama myślałaś, co on sam myśli, nie? No dobra, już puszczajmy go. Dobrze. W takim razie teraz zapytaj się dziadka, czy chce, żeby go całkowicie oczyścić, uwolnić i czy chce wrócić do jedni. Dziadek. Czy chcesz, żebym cię całkowicie oczyściła, uwolnić i żebyś wrócił do jedni? No tak, chyba tak. Dobrze, w takim razie go biorę. Zdejmuję z ciebie wszystkie powiązania, połączenia, myśli, myślokształty, jakieś wyobrażenia twoje. Zabieram ze wszystkich poziomów z ciebie, które były związane z dziadkiem i razem z dziadkiem do centralnego słoneczka. Centralne słoneczko to wszystko oczyszcza go do zera. Także on jest istotą absolutnie świetlistą, czystym istnieniem, a resztę słoneczko spala, to znika, nie ma, nie było i nigdy nie będzie. Pożegnaj się z dziadkiem, już nie jest dziadkiem, tylko czyste istnienie. Zaraz go odprowadzę do jedno. Pożegnaliście się? Mhm. Dobrze. W takim razie teraz ja przeprowadzam dziadka do jedni. On wchodzi tam, znika. Szczęśliwy i wolny. Jak się czujesz teraz? No lepiej, lepiej. Uwolniłaś sama siebie, pamiętaj. Tak, uwalniasz samą siebie. Jeżeli akceptujesz każdą istotę, każdą część wszystkiego, co jest przy tobie, jeżeli akceptujesz, to wtedy uwalniasz taką każdą cząstkę swoją. I wtedy stajesz się szczęśliwsza, zdrowsza, weselsza. Mhm. Nie ma tu żadnej filozofii. Wystarczy, najwyższą formą miłości jest akceptacja. Mhm, okej. Okay. Dlatego nazwano to miłością, a nie akceptacją, bo akceptacja mówi zaakceptuj, a miłość, co to słowo znaczy? Nikt nie wie, więc powtarza jak papuga. I nic nie robi, tylko powtarza. A jeżeli mówi ja akceptuję, to znaczy, że akceptuję tego kogoś, to coś, no i automatycznie się uwalnia. Proste? No. Dobrze. Marto, wracasz teraz do swojego ciała.
Jest w twoim ciele. Ja policzę za chwileczkę do 5. Na 5 wybudzisz się. Będziesz tu i teraz. Będziesz się cudownie czuła i tak ci zostanie. 1, 2, 3, 4, 5. Przejmujesz władzę nad twoimi ciałami, zmysłami. Poruszaj się i powiedz, jak się czujesz. No dobrze, dobrze. Co ty myślisz o tej sesji? No wow, no ciekawe bardzo, podobało mi się. Warto było się pobawić trochę? Tak, bardzo mi się fajnie bawiło. Jak myślisz, ty byłaś w hipnozie czy nie? Bez względu na to, co to znaczy. Ty byłaś tam, widziałaś, doświadczałaś to wszystko, czy to by się wydawało? Tak czułam, jakbyś wzięła moją duszę na taką podróż. Tak, i ja czułam, że ty po prostu tak, no, bierzesz mnie w miejsce i pokazujesz mi rzeczy. Dokładnie tak to zrobiłem i tak to wygląda. Także to, co mówią o hipnozach, ludzie nie mają pojęcia, co to jest. Hipnoza to czegoś takiego nie ma. Aha. To jest taka nazwa. A to, co ty doświadczałaś, nie będziemy nazywali, bo to jest poznawałaś samą siebie, wracałaś do swoich miejsc, do siebie. Mhm. To ja myślę, że to jest najważniejszą rzeczą w obecnej chwili. Mhm. Na moją wiedzę to najważniejszą rzeczą jest właśnie poznawać siebie, uwalniać swoje części, żeby przez zrozumienie, bo to myślę, że nie ma nic mądrzejszego. Mhm. Wiele ludzi serwuje ludziom właśnie jakąś taką obłudę, a byłaś królową, a byłaś tamtym, a ten rycerzem był jakiś tam, a tym bogatym, ten biedny, takie pierdoły. To niczemu nie służy. Nie? Nie, to niczemu nie służy. Służy to wtedy, jeżeli jest jakiś problem i ja cię przenoszę do innego życia, do tego zdarzenia, aha, w którym to się wydarzyło. Przykładowo mówisz, bo miałem taki przypadek, gdzie nie pamiętam, czy to była kobieta, czy mężczyzna dzisiaj, ale to nie ma znaczenia, ale powiedzmy, że to była kobieta. I ona mówi, aha, że nie trzymają jej się w ogóle pieniądze, w ogóle, co zarobi, traci, co zarobi, traci. Aha. Przeniosłem ją do wcześniejszego jakiegoś tam życia, okazało się, że ona była królem. Tak chytrym, tak głupiła swoich poddanych, że była przerażona wręcz, że ona doświadcza takiego czegoś, bo jak z początku podchodziła sceptycznie i tak, wiesz, niepewnie, bo to takie oczyszczanie, latanie po chmurkach, takie pierdu, wiesz, to takie jest tego, ale później jak zaczęła się praca już nad nią, jak ona zobaczyła, jak ona była oburzona, bo ona tu takie miała dobre serce, ona by wszystkim dawała i tego nic nie miała. A jak zobaczyła, jak była tym królem, jak to ona łupiła tych wszystkich, tych poddanych, jak ona zbierała podatki z domu, wyrzucała, bo każe ją zapłacić, właśnie dlatego teraz doświadczała odwrotność tego. Ludzie nie rozumieją, że wszystko, co uczynią, czynią sobie. Nie rozumieją tego. I dopóki nie zrozumieją, będą przychodzić na ziemię i będą tutaj się w tym kotle gotować. Słuchaj, ja za chwileczkę ci wrzucę w czacie i od razu sobie ściągnij to na komputer. To jest bardzo ważne, bo to jest twoja sesja, więc ją słuchaj codziennie, pracuj nad nią, bo to, co uzyskałaś dzisiaj, to jest tylko pewna ścieżka, to jest pewna informacja. Teraz jak będziesz ją słuchać codziennie i brać w niej udział, to ty będziesz ustalać i będziesz się rozwijać, będziesz mogła coraz więcej robić. Aha. Musisz się stać tą prawdą, którą jesteś, żeby umysł ci ją nie podważył, że to by się wydawało albo coś. Bo zobaczysz, za dzień, dwa umysł zacznie cię wymazywać pewne rzeczy, ale jak masz nagranie, on nie jest w stanie tego wymazać. Będziesz słuchać, powiesz, kurczę, tego nie było. To będzie znaczyło już wtedy, że umysł już zaczął ci coś wymazywać. Pracuj nad nią codziennie, dlatego że... To, słuchać to codziennie? Codziennie słuchaj po to, żeby cię umysł nie usypiał, bo jak ci zacznie usypiać umysł, to w ten sposób będzie cię wymazywał i bardzo szybko zapomniesz, kim jesteś i czym jesteś. I znowu wrócisz do nocnika. A na przykład z mamą, jeszcze takie szybkie pytanie, bo tak ten ciężki, bardzo ciężki czas z mamą. Zaakceptuj mamę. Okej. Okay. Zaakceptuj i z uśmiechem, z taką miłością myśl o niej. Nie rozkminiaj, nie rozmyślaj, nic. Zaakceptuj, samo się wszystko pięknie naprawi. Okej. Okay. Dobrze. Tak się dzieje. Dobrze, Marto, wszystkiego najlepszego.